sobie kupię wyścigowy samochód. Będzie się nazywał Złota Pcoła, a oj, pani Kunegundzia będzie miała małego Fiata. Ja nie wiem, ja się poskarżę pani Cęckowski, że nie chce się bawić. Majbus urodzony w Lwowie. Patrz, patrz! Witam Państwa w Iluzjonie i zapraszam na seans poświęcony, jak tytuł zapowiada, milusińskim, czyli dzieciom i dorosłym. Co? Już dosyć. Już nie mogę. Ja nie wiem, ja się poskarżę pani Cęckowski, że nie chce się bawić. O. Nie mów nic. Dam ci na cukierki. Jak widzisz, że na cukierki ja chcę się bawić? Ale zastanów się. Przecież nie jestem zawodowym koniem. To będzie mnie nosił. Ci pierwsi pojawiali się na ekranie od samego początku istnienia dziesiątej muzy. Niektórzy i niektóre zdobyły sławę międzynarodową. No, z Jackie Coganem i Shirley Temple na czele. Czuwaj! Takich gwiazd nie mieliśmy, ale filmów, które przedstawiały losy dziecięcych bohaterów, nawet sporo. Gdzie ty jestem, cineczku? Niczyj. Sierota od urodzenia. Dzieci pełniły w początkowym, pierwszym okresie polskiego kina niezbyt istotną rolę. Były, no, przepraszam za to wyrażenie, dodatkiem do dorosłych, nieodzowną częścią rodziny lub też pierwszym etapem życia dorosłego bohatera. Tak było na przykład w Cudzie nad Wisłą z 1921 roku, którego akcja toczy się w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tak było w antyniemieckim Bartku Zwycięzcy z 1923 roku, adaptacji znanej, no kiedyś znanej noweli Henryka Sienkiewicza. W Cygance Azie z 1926 roku, też będącej adaptacją, dzisiaj sądzę kompletnie zapomnianej, a dyszącej namiętnościami, Chaty za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego. W programie do tego filmu napisano: w majątku zjawiają się Cyganie. Jest wśród nich młody Tumry, który pokochał Motrunę, córkę osiadłego we wsi Cygana. Ale z rosnącą zazdrością przypatruje się miłości Tumrego i Motryny młoda cyganka Aza, piękna i dzika jak burza. Tumry żeni się z Motruną, rodzi im się dziecko. Ale on ulega Azie. W jej gorących pieszczotach zapomina o żonie, o wszystkim. W finale wyrusza z Azą na czele obozu, porzucając żonę i dziecko. A ona na widok odjeżdżających cyganów pada martwa. No i teraz powinien zacząć się nowy, prawdziwy dramat, dramat sieroty. Ale takimi problemami ówczesny film, także i polski, się nie zajmował. W szkole uczą, żeby być grzecznym, tak. Poważniejszą rolę pełniło dziecko, już takie wprawdzie nieco starsze, też zresztą w adaptacji, tym razem powieści Andrzeja Struga, Mogiła nieznanego żołnierza. Film pod tym samym tytułem pojawił się na ekranach w 1927 roku, kiedy powoli kończyła się już epoka nie ma kina. Młody oficer wyrusza na front wschodni I wojny światowej. Pozostawia w Krakowie żonę i córeczkę, Nelly, która, jak wtedy pisano, otacza go egzaltowaną, chorobliwą wprost miłością. Wieści o mężu i ojcu przestają przychodzić, a on w dalekiej Rosji przeżywa
niesamowite przygody. Najpierw rosyjska chłopka, a następnie rosyjska księżna chcą go zatrzymać. Wojna w tym czasie już się skończyła. On jednak usiłuje wrócić do żony i córki. Żona, sądząc, że mąż zginął, postanawia po raz drugi wyjść za mąż. Córka, dowiedziawszy się o tym, usiłuje popełnić samobójstwo, lecz cudem zostaje uratowana spod kół samochodu. W momencie ślubu żony, on, przekroczywszy granicę, pada trafiony zbłąkaną kulą. I wówczas Nelly, córka, czuje, że blednie i rozprasza się wizja ojca. A finał jest następujący. I oto przy bolesnej mogile ojca, żołnierza, ogląda Nelly niekończące szeregi wojsk Rzeczypospolitej, które pod ojcowskim okiem twórcy niepodległości, pierwszego jej marszałka Józefa Piłsudskiego, kroczą w rozsłonecznioną dal. W tym filmie pozycja dziecka jest już zupełnie inna. Nelly jest jedną z głównych postaci dramatu. Bardzo przeżywa rozstanie z ojcem. Szokiem jest dla niej decyzja i ślub matki. Z ojcem ma ona stały kontakt poprzez niezwykłe wizje nazywane gorącymi majaczeniami. Jej wielkie uczucie do niego tworzy szczególną więź obojga. A wszystko to powiązane jest z wydarzeniami historycznymi. Zaryzykowałbym twierdzenie, że dzięki mogile nieznanego żołnierza nastąpiła swoista nobilitacja szeroko rozumianego tematu dziecięcego w naszym filmie. Zanim zostanie on podjęty w tak, no mimo wszystko poważny sposób, upłynie ładnych kilka lat. No, chce pan spróbować? No, zobacz, no chodź, pochalimy się, no, chodź, elegant morski piany, co ma łeb ufarbowany, o! No, pani Cynkowska prosiła, żebyś się bawił, chodź się bawić, no, baw się ze mną, no, baw się, chodź, co, miał się pan bawić, pani kazała, no. No co, nie bawicie się jeszcze? A jakże, bawimy się, doskonale się bawimy. Popularniejsze staną się pomysły prostsze, co nie znaczy, że nieciekawe. Może nie tak ambitne, ale też atrakcyjne. Jednym z tych filmów jest Przeznaczenie z 1928 roku. Scenariusz napisał na podstawie własnej powieści Leo Belmont. W pewnym sensie na naszym gruncie nowatorskim był pomysł przedstawienia w jednym filmie zarówno dzieciństwa głównych bohaterów, jak i ich życia dorosłego. W czasie podróży z rodzicami nad morze mały 6-letni Zbyszek podczas krótkiego postoju wysiada z pociągu i biegnie za piłką. W tym czasie pociąg odjeżdża. Dopiero wtedy rodzice zauważają, że ich syn zniknął. Poszukiwania nie dają żadnego rezultatu. A Zbyszka przygarnął stary rybak mieszkający z wnuczką. Po jego śmierci dzieci trafiają do wędrownego kuglarza. Muszą występować nieraz w bardzo niebezpiecznych numerach. Podczas jednego pijany kuglarz rani dziewczynkę, która oddana zostaje do sierocińca. Zbyszek daremnie jej szuka. Mijają lata. Więcej nie powiem, bo bardzo chciałbym państwu ten film w całości pokazać. Co ja z Markaczu? Czyś ty nigdy w skórę nie brał? Ja? Przede mną cała klasa ma Pietra, ja najsilniejszy w szkole. No, chce pan spróbować? No. Na podobnej konstrukcji, no żeby nie powiedzieć schemacie, oparta jest, no znowu, adaptacja sławnej noweli Henryka Sienkiewicza Janko Muzyka z 1930 roku. Z tym, że ta konstrukcja czy schemat uzupełniony i rozwinięty został w sposób równie twórczy, co zaskakujący. Otóż znany pisarz Ferdynand Goethe dopisał ciąg dalszy losów Janka Muzykanta.
Nieszczęśliwy domorosły skrzypek, zakatowany, nie umiera, lecz skazany zostaje przez sąd na pobyt w domu poprawczym. Nieletni skazańcy organizują bunt i ucieczkę, w której nasz Janek, acz niechętnie, bierze udział. Trafia do Warszawy, gdzie, jak napisano w programie, niezaradny i obcy w nowym środowisku znajduje przyjaciół w dwu dzieciach ulicy. Spryt i energia nowych towarzyszy życia dopomagają mu do oddania się umiłowanej muzyce. Ale na tym nie koniec, jesteśmy dopiero w połowie filmu. Poprzestanę na tym, bo i ten film pokażemy Państwu kiedyś w całości. Baczność! Ciekawostka. Janko Muzyka zrealizowany został w 1930 roku, jeszcze jako film niemy. By iść z duchem czasu, Grzegorz Fitelberg skomponował do niego muzykę. Była to jedna z pierwszych oryginalnych muzyk filmowych w polskim kinie. Niestety, nie zachowała się. Kolejne filmy o tematyce dziecięcej realizowane były w podobnym stylu i duchu. Chyba dla równowagi powstały w 1935 roku dwa filmy, których los dzieci nie był tak okrutny jak tych wymienionych poprzednio. Świętej pamięci Adam Poziomka pozostawił panu jako swemu bratankowi w spadku połowę sklepu spożywczego. Pod warunkiem, że będzie się pan opiekował jego wnuczką, panną Barbarą Poziomkówną, właścicielką drugiej połowy spadku. Kilkuletnia Basia z komedii ABC Miłości zaangażowana zostaje przez przypadek do filmu. Czeka ją oszałamiająca kariera gwiazdy. To może dowiedziałby się pan wśród znajomych. O co? Mamy z dobrych czasów własny domek. Przyjęlibyśmy chłopców na stancję. To mój pomysł. Przygotowałam już nawet ulotki, o proszę. Tadeusz, skromny urzędnik Lombardu, kocha Kazię, czego nie śmieje jednak wyznać. By być bliżej ukochanej i pomóc jej matce, udaje swego nieistniejącego młodszego brata, Wacusia. Wesołek jestem. I zamieszkuje u nich na stacji. Dalej nie będę niczego Państwu opowiadał, bo za chwilę zobaczycie Państwo ten film w całości. Scenariusz napisał Napoleon Sądek, reżyserował Michał Waszyński, a główne role grają Tadeusza i Wacusia. Adolf Dymsza. Jak mi na imię? A niech pani zgadnie. Piękną i wdzięczną Kazię Jadwiga Andrzejewska. Czy ja wiem? Może Wacuś, Stasio? Wacuś, tak. Jaka pani mądra, od razu pani zgadła. A za tydzień do tematu dziecięcego w naszym przedwojennym filmie jeszcze wrócę. Do zobaczenia.